Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz życie swoje oddaje za owce. Najemnik i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, gdy zobaczy, że wilk się zbliża, od razu porzuca owce i ucieka, a wilk uprowadza je i rozprasza. Bo najemnikiem jest i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem. Znam moje, a moje mnie znają. Tak jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca. Życie swoje oddaję za owce, a mam jeszcze inne owce, nie będące z tej zagrody. Te również mam poprowadzić. I one usłyszą mój głos. Nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Ojciec dlatego mnie miłuje, że ja życie swoje oddaję, aby je znowu otrzymać. Nikt mnie go nie pozbawia, lecz ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać, i mam moc przyjąć je znowu. Takie polecenie otrzymałem od mojego Ojca. Tradycyjnie ta dzisiejsza niedziela, czwarta wielkanocna, nazywana jest niedzielą Jezusa Dobrego Pasterza, czy po prostu niedzielą Dobrego Pasterza, ponieważ bez względu na cykl liturgiczny A, B czy C, zawsze czytana jest w tę czwartą niedzielę wielkanocną Ewangelia, która mówi o tym, że Jezus jest pasterzem. Któryś z fragmentów 10 rozdziału Ewangelii Jana, bo w tym rozdziale właśnie jest dużo tych słów Pana Jezusa o tym, że On jest dobrym pasterzem. I właśnie to słowo dobrym to jest mało powiedziane, ale też wymagające pewnego wyjaśnienia. Tak, bo generalnie myślę, że wszyscy mamy dobre konotacje z tym słowem pasterz. No, raczej pasterze nam się kojarzą z kimś bardzo pożytecznym, dobrym, można by powiedzieć, nie? Troskliwym. Tak, ale właśnie na czym to polega? Czym to się objawia? To, że Jezus jest pasterzem. Bo można by pomyśleć, że pasterz jest tym, którym pilnuje. Właśnie, czy Jezus jest tym, który pilnuje? Ja go takim nie doświadczam. Nie mam takiego poczucia, że Jezus mnie pilnuje. To znaczy, można powiedzieć, strzeże. Ale to jest coś innego niż pilnuje. Właśnie pasuje mi do tego Jezusa, którego znam, którego doświadczam, o którym czytam w Ewangelii. Pasuje mi ta przypowieść, jak to pisze ojciec de Mello, przypowieść dla religijnych wychowawców. Mianowicie, jedna owca znalazła dziurę w płocie i przecisnęła się przez nią. Ucieczka napełniła ją szczęściem. Błądziła długo i wreszcie zagubiła się. Wtem spostrzegła, że idzie za nią wilk. Zaczęła uciekać, ale wilk ciągle był za nią. Aż przyszedł pasterz, ocalił ją i przyprowadził na powrót z wielką czułością do stada. Pasterz, choć wszyscy nakłaniali go do czegoś przeciwnego, nie chciał naprawić dziury w płocie. Tak, dla mnie Jezus jest tym, który jest pasterzem, ale takim, który daje mi absolutnie wolność. Który nie pilnuje mnie, żebym nie skorzystał w jakiś głupi sposób z mojej wolności.
Tak, więc kiedy mówimy, że Jezus jest dobrym pasterzem, to nie miejmy na myśli tego, że nas pilnuje. I że jest od tego, żeby nas trzymać, nie? Właśnie we właściwym miejscu, w karbach, nie wiem, w kościele, czy też jak niektórzy mówią, stanie łaski uświęcającej. Nie. Oczywiście Panu Jezusowi zależy na tym, żebyśmy byli bezpieczni. O właśnie, nie? I tu już przechodzimy do tego, jakim Jezus jest pasterzem. Jest pasterzem, któremu na pewno zależy na tym, żebyśmy byli bezpieczni. I dlatego nam czasem mówi właśnie, przypomina, co jest grzechem. Upomina nas, można powiedzieć też. No? Tak, owszem. Ale teraz przede wszystkim, na czym polega ta dobroć, nie? Owego pasterza, którym jest Jezus? Ona polega na tym, że On oddaje za nas swoje życie. I tu nie chodzi tylko o to, że my się pakujemy, nie, w jakieś takie niebezpieczeństwa, że aż On musi oddać życie, żeby nas obronić. W pewnym sensie tak jest. Tak. Każdy właściwie grzech to jest coś, co wymaga właśnie jakiegoś odkupienia, ocalenia. Tak, Jezus to robi. Natomiast jest ważniejszy powód niż tylko nasz grzech, dla którego moim zdaniem Pan Jezus oddaje za nas swoje życie. To znaczy jest pasterzem, który oddaje życie za swoje owce. Otóż dla mnie przede wszystkim Jezus robi to po to, żeby mi pokazać, żeby każdemu z nas pokazać, jakie mamy znaczenie dla Niego. Kiedy mówimy, że Jezus jest dobrym pasterzem, to miejmy na myśli właśnie to, że On chce nam pokazać nasze znaczenie. Zresztą w ogóle dobrym człowiekiem, jeżeli już chcemy używać takiego określenia, no a jak najbardziej możemy. Chociaż jest to jakiś rodzaj osądu, nie? Ale nie będzie to osąd faktycznie, będzie to brzmiało jak osąd, jeżeli będziemy mówili o Jezusie jako dobrym właśnie w tym kontekście, że jest dającym znaczenie. I każdy z nas jest dobrym właśnie wtedy, kiedy daje znaczenie drugiemu człowiekowi, nadaje drugiemu człowiekowi znaczenie, podkreśla jego znaczenie. To jest niezmiernie ważne, że nawet jeśli kogoś właśnie upominamy, to żebyśmy zawsze robili to w taki sposób, żeby ten człowiek nie pomyślał, że przez to, co robi i co wymaga pewnej korekty, że on w naszych oczach ma mniejsze znaczenie. Niestety często właśnie nie tak reagujemy na to, co robią inni ludzie, co nam się nie podoba, co nas może nawet faktycznie krzywdzi, albo krzywdzi ich samych. Nie? Często robimy to w taki sposób, że dajemy do zrozumienia, iż wartość tego człowieka zależy od jego postępowania. I tak nie należy robić. To jest droga donikąd. Może to faktycznie czasem zadziała, że ktoś w imię obrony swojej wartości jednak zrezygnuje z jakiegoś postępowania, które niszczy jego albo innych. Ale
To nie o to chodzi. To zadziała raczej na krótko. Taki sposób działania, taka metoda ma krótkie nogi, można powiedzieć. To, co naprawdę przemienia człowieka, to jest to, że on odkrywa swoją wartość, odkrywa swoje znaczenie i w imię tego zaczyna dbać o siebie i odkrywa jednocześnie znaczenie drugiego człowieka i tak w związku z tym też zaczyna dbać o niego, o tego drugiego człowieka, właśnie ze względu na jego znaczenie. Ze względu na to, kim on jest. Tak, bo jeżeli ktoś stara się być dobrym, by coś znaczyć, nie, w oczach ludzi, to prędzej czy później doświadczy czegoś takiego, że pomimo tego, że jest dobry, no to nie ma jednak znaczenia. I wtedy się zniechęci. Tak, bo my nie zawsze potrafimy docenić. Nie zawsze jesteśmy w stanie nawet, nie, należycie docenić. Ja bardzo często nie jestem w stanie, nawet nie mam sposobu, żeby docenić, wyrazić, nie, wystarczająco to, jak doceniam to, co ktoś robi dla mnie. I teraz właśnie, jeżeli ktoś na tym buduje swoją wartość, czy jest doceniony, czy nie, no to czy jest doceniony za to, co robi, nie, dla innych, to, no to on się szybko zniechęci do robienia dobrych rzeczy. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy patrzyli na to, co robi Jezus, który nas docenia i to w maksymalny sposób, ekstremalny, umierając za nas na krzyżu. To jest ekstremalny sposób docenienia nas, ale nie za to, co robimy, ze względu na to, co robimy, tylko ze względu na to, kim jesteśmy. Że w ogóle jesteśmy. Tak. Że w ogóle jesteśmy. To znaczy być dobrym pasterzem. Doceniać znaczenie drugiego człowieka tylko dlatego, że on jest. Więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.